Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, bo to jest kolejny odcinek z mojej prywatnej górala. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, mam dla was pewną niespodziankę, ponieważ, no nie oszukujmy się, gdzieś tam pokombinowałem, gdzieś tam podzwoniłem, gdzieś tam wykonałem parę ciekawych telefonów, wymieniłem parę korespondencji mailowej, aby, cóż, otrzymać pewną rzecz, w sumie dwie rzeczy na testy, taka jest prawda. Moi drodzy, oto to, Deutsche Fahr, moi drodzy, 50 130 TTV, 135 koni, piękna maszyna, do tego kultywator Lig Feres, tak, Feres, Libordo, a ja, moi drodzy, korzystając z okazji, napiję się jeszcze łyczka wody. Przepraszam za odgłosy, gazowana woda, niestety. Okidoki, moi drodzy, bez zbędnego pierdupcenia wsiadamy w ten cud technologiczny. Oczywiście z przodu obciążnik Sapira, taki malusi. Odpalamy. Boże, jakie to jest piękne. Dostałem ową możliwość, aby właśnie ten sprzęt przetestować, ale to była szybka piłka. Więc musiałem zapłacić ekstra za transport, więc stąd 114 tysięcy. Jeszcze widzicie, baloty leżą, a my lecimy sobie na pole po soi, gdzież miałem tu zasianą soję i zebrałem ją. I, moi drodzy, tam sobie wypróbujemy to urządzenie, które mamy. W sumie można powiedzieć, że taki trochę głębocz, bo on tak bardzo głębokie ma te łapy. Zobaczymy, czy w ogóle Deutsch sobie da z nim radę. Mam nadzieję, bo to by była lekka lipa, gdyby dali mi taki zestaw, a że jutro, już po niego, w zasadzie wieczorem, przyjeżdżają, więc trzeba wykorzystać Deutscha maksymalnie. Okej, wyłączmy koguty. Rozłóżmy to. Może tutaj jakoś tak od tej strony. Tak, żeby wiecie. No dobra, opuśćmy i jedźmy z tym koksem. No, idzie jak wściekły. Panie, to jest Deutsche Fahr, to musi iść jak wściekły. No i, moi drodzy, tak oto wygląda sytuacja. Zdaliśmy taki zestawik sobie na testy, więc no cóż. Gdzieś tam na pewno myślę o modernizacji tego naszego gospodarstwa. Więc no taki dojczyk by się też przydał, nie powiem, że nie. 11 na godzinę po dniu, ale jak on głęboko ryje tym. Jasiny. O matko kochanego. Ale idzie jak wściekły. No i pięknie, i o to chodziło. I to jest prawdziwy pokaz umiejętności maszyny na testach. A czy ja czasem nie mogę coś z tym kultywatorem zrobić? Nie, on tak nisko musi być opuszczony. No nic. Najpierw sobie zakultywatorujemy ten cyperek tutaj po prawej stronie od ciągnika. Boże, jak on idzie, jak wściekły. Szczerze wam powiem, ma co robi ten dojczyk. Nie wiem, czy będę go kupował. Nie wiem, czy będę kupował też ten kultywator. Pożyjemy, zobaczymy, moi drodzy. Natomiast no na chwilę obecną dałem spokój na razie naszym maszynom. Zresztą muszę te baloty pospierać. No ale cóż. No Janusz, lecimy. Jak się dostaje coś na testy, no to nie ma co się zastanawiać, moi drodzy, i ciśniemy na pełnej. Bo tutaj, moi mili, nie ma nad czym się zastanawiać. Na pofałdowaniu tutaj taki solidny wpierdziel, jakbym z Mandamą przynajmniej jechał.
A że to trzeba wszystko dobrze wymieszać, to tu jeszcze podejrzewam pójdzie poplon. Tak myślę, że wpadę tu siewnikiem i posieję poplony. Gdzieś. Bo tutaj. W tym roku chyba na wszystkich polach posieję poplony. Najpierw je zakultywatorowuję. A potem wpadnę tu siewnikiem i posieję sobie poplony, aby następnie to wszystko zaorać. No i już później agromaszem wpaść bakomatem, Boże. Hydropakiem z siewnikiem wpaść Ursusem i posiać już de facto uprawy, które będą gdzieś tam leżały w kręgu moich zainteresowań. Dobra, po siewach podejrzewam, że pojawią się jakieś nowe nabytki. Te, tak mi się wydają się. Nie idzie jak wściek, aż piękna ta maszyna. Myślę nad zakupem ciągnika. Oczywiście sprzętu zielonkarskiego to w pierwszej kolejności. Bo nie kupię sprzętu zielonkarskiego nie mając... Znaczy nie kupię ciągnika nie mając sprzętu zielonkarskiego, tak? Proste. I w sumie nawet logiczne bym powiedział. Czy to, że on jest bez płótników? No miodne. Chociaż jeszcze mam jedną koncepcję w ciągnikach, które mógłbym kupić. Taki starszy, trochę tańszy. Na pewno. Ale myślę, że wkrótce też pojawi się jakiś nowy ciągnik. Znaczy nowe maszyny na pewno się pojawią prędzej czy później. Bo powiem szczerze, że powoli zaczynam mieć problem z moim zatorem 14411. Dobra. Idźmy tutaj. I jedziemy z koksem. Pędź, Janusz, pędź. No trzeba, ten dojść musi dostać w pierdziel, ponieważ tutaj Spora część roboty zrobiona będzie dzisiaj też. Bo wydajność maszyn jest najważniejsza. A myślę, że on spokojnie sobie poradziłby z takim czymś. Dobra. Lecimy dalej, moi drodzy. A ja, korzystając z okazji po raz drugi, bo już na odcinku z MP, też dziękowałem za 900 subów i teraz też podziękuję. A czemuż by nie? Ponieważ no to jest to, co wy robicie pod tymi odcinkami, to jest po prostu jakaś masakra. Nie dość, że lajki, nie dość, że subskrybenty, to jeszcze wszystko fajnie wygląda. Oczywiście. I ja wszystkich bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do wbijania na fanpage, bo tam wszelkie zawsze informacje się prawie codziennie pojawiają. Także myślę, że fajnie, myślę, że sympatycznie to gdzieś tam się kreuje. No i co? No i myślę, że będziemy powoli się rozkręcali też działalnością. Tych subskrybentów jest coraz więcej. Jeśli chodzi o kamerkę, to moi drodzy, pracuję nad tym, a jednak mój sprzęt nie zaczyna powoli nie domagać. Więc tutaj gdzieś będę musiał nad tym pomyśleć, co z tym twantem uczynić i jak to rozwiązać.
ponieważ no OBS już przestał mi funkcjonować troszeczkę przy nagrywaniu. Będę musiał coś pomyśleć, może jeszcze raz skonfiguruję OBS-a. Nie wiem, pomyślimy, pozobaczymy. Natomiast myślę, że to będzie wyglądało całkiem fajnie. Myślę, że uda mi się coś z tym zrobić. Ponieważ no na pewno obiecałem wam tą kamerkę i chciałem dotrzymać słowa. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, opowiem w ten sposób. Natomiast jeśli mi się nie uda, bo taką opcję też zakładam, no niestety kamerki nie będzie, no i dupa, no nic na to nie poradzimy. Więc wiecie, moi mili. A my tymczasem już przepołowiliśmy prawie pole w sumie. Szybko idzie robota, no jak się 4 metry ma z tego agregatu, to panie. Czy to chwila, moment. To jest chwila, moment i idzie, nie? Jeśli on pędzi te 12 na godzinę. Ciekawe, ile w orce wyszedł. Dobra. Zakręćmy. I wracamy, moi drodzy. Żeby nie było nam tutaj samotnie. O Boże, 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 moi drodzy. Późna godzina, kiedy nagrywam, prawie północ. Więc już się ziewa troszeczkę chce. Ale no myślę, że zostawi konkret. Testy udane jak najbardziej. Czy kupię Deutscha? Nie mam pojęcia, nie wiem, czy starczy mi pieniędzy na taką maszynę. A coś bądź co bądź, to jest trochę. Trochę drogawa już inwestycja. Ale z drugiej strony, no robotę robi, to też trzeba przyznać. Zresztą ten agregat też. Też robi roboty. No myślę, że jakbym miał te 170-180 koni, to ten agregacie też by lepiej chodzi, bo z zakresem mocą by tak nie katował tego Deutscha. No ale cóż. Moi drodzy, przypominam wam, że chciałbym wiedzieć, czy wy chcecie, abym dostał dofinansowanie 100 tysięcy na młodego rolnika i powiedzmy te 15 czy tam 20 tysięcy na jakby dofinansowanie takie dopłaty unijne, o. Dajcie znać. Może podepnę komentarz pod ten, żebyś z pytaniem. Dobra. Okidoki. Lecimy dalej, moi mili. Butelka pierdupła. No. O Boże. Masakra jakaś. Dobra. Pięknie idzie, ale on idzie jedno jak wściekły, nie? Jak wściekły. Pruje ostro przed siebie, pruje. Niczym mgła. Znaczy, ciekawa naprawdę jestem kultywator i on mnie bardzo mocno interesuje, ale mówię, że trochę. Jak miał zapasu mocy więcej ten ciąg, to też by ten agregacik troszeczkę inaczej chodził. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, że on robi swoją robotę. Więc to jest gdzieś tutaj priorytetem. Dobra. Wszystkie mody są zlogowane. Nie, nie są. Dobra. Oczywiście, moi drodzy, agregat jest z ModHuba. A to już z LSWordu. Z LSWordu dobrze. No, w internetach wyszedł, no.
No i kochani, proszę was, nie pytajcie mi, nie proście mnie, żebym wydał modpack, bo modpacków nie wydajemy. Ani ja, ani Urban, zwłaszcza ja. No bo gdzieś tam nie chcę mieć tych problemów jakichkolwiek. Zresztą, już na ten temat się wypowiadaliśmy wielokrotnie. Także myślę, że sytuacja jest w 100% klarowna i jasna. I mam nadzieję, że wyraziliśmy się dość jasno i dość prosto. Ja to gdzieś tam sprecyzowałem dość mocno, aby nie było nieścisłości. I tyle. Bo tu się nie ma na czym rozwodzić, moi mili. Kurde, ale fajny ten dość, naprawdę. Trochę za drogi, szczerze przyznam. Muszę przyznać, że troszkę jest za drogi. No ale pomyślimy na tym temat, może kredyt? Też nie wiem, czy bym chciał się pakować w kredyty na razie. Pomyślimy, zobaczymy. Na pewno muszę skończyć robotę. I na pewno muszę to załatwić. No bo jednak, no, jak zabierają maszynę, to ona musi porobić, nie? Także dzisiaj ma zadanie, tak, przerobić całe to pole. Ale no, ja się boję o tą szelkę pod głowicą. Żeby on czasem nie wypluł tego. Naprawdę. Słuchajcie, bo to jakaś patologia jest, co on robi. On po prostu pruje przed siebie. Nadzwyczajnie świecie. Nie zastanawia się nawet jakoś wielce specjalistycznie. I kolejny raz prujemy się. Przecież prujemy przed siebie. Pytacie pewnie, co ja tu posieję. To jest też dobre pytanie. Chciałem chyba tu pszenicę posiać, wiecie. Tu by naprawdę fajnie wyglądała pszenica. Po soi. To by było dość interesujące. Chyba zrobimy tutaj pole pszenicy. Gdzieś tam jeszcze muszę owiec zasiać, żyto. Jedno jakieś poletko mamy rzepaku. Może soi? Nie, więcej soi na tym roku zasianie niż rzepaku. Gdzieś tam większe pole rzepaku, soi, przepraszam. Że dwa poletka soi. Więc w ten sposób gdzieś będę musiał też zakupić siewnik punktowy i kupić pole, żeby zasiać kukurydzę na kiszonkę. Tyle wydatków, moi drodzy. Chyba, że na razie zajmie się ten sposób, że kupię wiarkę do balotu. O! Też to jest jakiś pomysł. Dorobił się na kiszonkę. Też to jakiś patent jest. Okej. Zabawę to będzie przy tym słupie. Co nie miara. Jak już myślę, jak ja mam tutaj obierzesz, to aż mi się słabo robi. Naprawdę. Z tą kiszonką to też by nie był głupi potem. Chcecie stać siano kiszonką. Rzecz jasna.
Mam jeszcze pewien pomysł, jeśli chodzi o sam siew poplonów. Mogę tu wpaść siewnikiem i wpaść też talerzówką. Ale na niektóre pola, gdzie nie będę miał na pewno posianego poplonu, skultywatorowanego, wpadnę tą talerzówką. A to wpadnę tutaj po prostu siewnikiem. I piszcie, moi drodzy, w komentarzach, czy chcecie, żebym robił wszystko na odcinkach, czy po prostu pokazywał tak jak normalnie gameplay, a potem wszystkie pola sobie poogarniał poza nagrywaniem. To też jest ciekawe. Bo na razie streamingów nie ma. Zobaczymy, jak na prawie OBS-a będę streamował, no. Ale też piękny zestaw. No, łapeczka w górę za zestaw musi być. No, musi. Słuchajcie, no musi być. No, nie ma szans. Nie, no, nie ma bata. No, no i przy okazji subskrypcja, no. No, subskrybent musi polecieć. Okej. Halo, halo, co się stało? Dobra. Ho, 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 ho. Dobra. Let's do this. Oki doki. Dobra. Moi drodzy, my tu się zastanawiamy, się zastanawiałem tak wewnętrznie, co mam dalej, jakie inwestycje poczynić i myślę, że w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałem, kosiarka, zgrabiarka, przetrząsarka, owijarka do balotów, beczka do wody, samozbierajka, to są te zakupy, które muszę poczynić. Przy okazji też krowy. W późniejszym etapie gdzieś. Oczywiście paszowóz, oczywiście też beczka do gnojowicy i proszę ja was, łyżka, znaczy krokodyl w sumie. I moi drodzy, oczywiście, że rozrzutnik, bo bez tego się nie da po prostu. Dobra. No i tu się przytnę przy tym. Ale on się męczy. Ma co robić po tej soi. Bez kitu. No, także moi drodzy, w ten sposób byśmy to rozegrali. No i co, podejrzewam, że niedługo się pojawi odcinek z przywozu tych big bagów z poplonem, w sensie z nasionami. Gdzieś tam się pojawi odcineczek pewnie z wywozu zbóż. No, trochę tych odcineczków będzie. Dobra. Zrobimy w ten kawałeczek. Oki doki.
Dobre jest, moi mili. Doki, doki. Powiem wam, że ten Deutsch, no tak go mogę ocenić, że już trochę porobił u mnie i muszę przyznać, że maszyna robi robotę, jest to interesująca maszyna. Ale czy ją kupię? W sensie taki jako główny ciągnik? Nie wiem. Ale jako ciągnik z tura do tura, no idealny. Mały, krótki, zwinny. Dość fajna moc. Ciekawa alternatywa dla okresów maksimów. Czytaję, że ja spokojnie mogę z czystym sercem polecić ten ciągnik. Naprawdę. Bo robotę robią naprawdę konkret, Deutsche. Nie wiem jak w realu, nie? W sumie to już mogę poprzeczkę sobie zrobić. Bo i tak to już nie będę wracał. Dzisiaj mam tylko tamten cepel do zrobienia. Taki odcinek dłuższy, moi drodzy, z racji tego, że ostatnie odcineczki były takie troszeczkę krótsze. To ten ponad 30-minutowy nam wyjdzie akurat. No i fajnie. Dobra. Pojedźmy teraz, moi drodzy, tam za słup. I zobaczmy, co tam nas czeka. Co tam za nas za rarytasy czekają. Akurat skończymy ten kawałek, skończymy odcinek i będzie git. I pole zakultywatorowane, przygotowane do siewów poplonów. I fajnie będzie. Także będzie się dziać. Myślę, że jeszcze jeden odcinek na pewno z kultywatorowania naszymi sprzętami, już takimi standardowymi, chciałoby się powiedzieć, się pojawi się, bo to jest taki odcinek testowy, mocno testowy. Natomiast nasze sprzęty też muszą być wykorzystane i mam nadzieję, że się sprawdzą, bo jak bomet mi się nie sprawdzi, no to ja chyba się pochlastam. Naprawdę, bo kawał dobrego sprzętu to jest. Ale ten wał tu robi robotę. O Boże, patrzcie jak on tu wszystko ogarnia. Dobra, wykręcimy. I co? No i miałem prawie skończone pole. Jeszcze podejrzewam, że jeden przejazd, no i poprzeczki tej boczki porobię. I będziemy, akurat się wyrobimy w 30 minutach. I elegancko. No i fajnie. No i powiem szczerze, że już firma może go zabierać, bo ja już więcej tego ciągnika nie potrzebuję. Tak na dobrą sprawę. Swoje zadanie wykonał. Robotę wykonał, paliwo stracił. Nic się nie zepsuło. I wiecie. I do przodu. Gdzieś tam na pewno polecam tego Deutscha 100%, ale na razie na głównym gospodarstwie, znaczy na chwilę obecną, no to ciągnik, jakbym go kupił, to by był ciągnik główny w moim gospodarstwie. Ale myślę, że prędzej czy później taki ciągniczek 150-konny, 130-konny się pojawi. I myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie będzie ten oto Deutsch. Bo jest fajny. Ale zobaczymy, moi drodzy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No jedź tym ciągnikiem. Dużym atutem jest to, że masz przedniego tuza. No naprawdę, to jest
To jest spory atut. Naprawdę to jest spory, mocny atut. Dobra, jedź. Jadź! Okej. Troszeczkę tutaj się... O. Wygaśmy tego Deutscha. No i moi drodzy, takim optymistycznym akcentem oto kończymy ten odcinek. Nie zapomnij zostawić suba i komentarza i łapki w górę, jeśli ci się podobało. Wbijaj na fanpage i wbijaj na grupę. Wszystko jest w opisie, moi drogi kolego i koleżanko. I co, i trzymajcie się do następnego razu, moi drodzy. Na razie, cześć.